Biało-czerwone flagi rozdadzą mieszkańcom władze gminy Suwałki. Samorząd chce, aby mieszkańcy przyłączyli się do obchodów przypadającego 2 maja Dnia Flagi i umieścili flagi na swoich posesjach. Dlatego gmina zamówiła 100 flag, które chce rozdać. O szczegółach mówił Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki. Chcielibyśmy swoim mieszkańcom gminy Suwałki wręczyć dla pierwszych 100, którzy się zgłoszą, wręczyć po fladze biało-czerwonej, fladze Rzeczpospolitej Polskiej, naszej narodowej, tak żeby tych flag co roku było na naszych budynkach mieszkalnych na gminie coraz więcej. W związku z czym jesteśmy z taką inicjatywą i chcielibyśmy co roku po 100 flag rozdawać naszym mieszkańcom i wówczas przez kilka lat będziemy mieli, że tak powiem, 100% obłożenie tych flag na naszych budynkach właśnie, żeby te flagi wisiały w święta narodowe, wtedy, kiedy właśnie powinny. Tych flag, jak widzimy, często brakuje, a tak naprawdę nie mamy się czym wstydzić, po prostu powinniśmy chwalić się naszymi barwami narodowymi. Jest to wyraz patriotyzmu, wyraz szacunku dla tych, którzy walczyli o tą niepodległość i tymi symbolami narodowymi powinniśmy się chwalić i szczycić się. I właśnie w ten sposób chcemy to święto uczcić. Flagi otrzymają mieszkańcy gminy, którzy we wtorek 30 kwietnia po godzinie 8 stawią się w holu Urzędu Gminy Suwałki. W holu urzędu będziemy rozdawać te flagi. No, przede wszystkim te flagi są skierowane dla mieszkańców gminy Suwałki, czyli musi być mieszkańcem gminy, czyli być podatnikiem. No i nie zalegać przede wszystkim również z podatkami i innymi opłatami na rzecz gminy Suwałki.